Rafał Buszek, jesteśmy przed hotelem w Bełchatowie, gdzie macie zgrupowanie. Przed chwilą wróciliście z hali, gdzie był ponad dwugodzinny, chyba dwugodzinny trening. Jakaś nowość widzę. Odległości są nieduże, ale z buta było. Nie było autokaru podstawionego. No nie było, jest ładna pogoda, więc każdy może się przejść. Taki może nowy element, ale teraz jesteśmy w Bełchatowie, to mamy wszędzie blisko tak naprawdę. I dzisiaj trening no nawet troszeczkę dłużej niż 2 godziny. Myślę, że 3 z kawałkiem było. No i trenujemy, no ciężkie treningi przed nami. Ciężkie treningi, zdążyłeś coś odpocząć? Były jakieś wakacje, czy tylko do domu wpadłeś na chwilę? Znaczy były, ale to taki był wypad na weekend, a resztę czasu spędziłem w domu. No dobra, Rafał, sytuacja jest oczywista. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku zgrupowania w Spale. Ty mówiłeś, że każdy trening z tą reprezentacją to będzie dla ciebie coś fantastycznego. No tych treningów się nazbierało, ale nazbierało się też meczów. Wiemy, że już jest ostatnia prosta przed Mistrzostwami Świata. Umiemy też liczyć do 5. Dziennikarze też potrafią. Jest 5 przyjmujących na tym zgrupowaniu. Nie wiem, jaką koncepcję, powiem szczerze, weźmie trener Antiga pod uwagę, czy zabierze was wszystkich na mundial, czy raczej 4, tak jakby się wydawało. Być może jeden będzie musiał odpaść. Wyczuwa się jakąś taką atmosferę, że wy walczycie o te miejsca? Jak to jest na początku tego zgrupowania, już przed mundialem? Teraz mamy takie ciężkie treningi, że rywalizacji tak naprawdę nie ma. Każdy się skupia na tym, co ma do zrobienia i robi to. Po prostu musimy... No jest jeszcze troszeczkę czasu do tego mundialu i każdy musi się przygotować jak najlepiej, żeby dać z siebie wszystko. A jaka będzie koncepcja trenera, to myślę, że się dowiemy w odpowiednim czasie. No przyznać się szczerze, Rafał, wierzyłeś, to nawet nie chodzi o wiarę. Czy przypuszczałeś, że na tym etapie będziesz w reprezentacji, będziesz po tylu meczach, tak przed tym sezonem, jak pierwszy raz przyjeżdżałeś na zgrupowanie? Nie, no podejrzewam, że podobnie jak wszyscy. No, nie wierzyłem, że aż tyle meczy zagram i że będę tak długo w reprezentacji. Ja się cieszyłem z tego, że zostałem powołany. I myślałem, że troszeczkę inaczej będzie, że będę krócej oczywiście na tym zgrupowaniu, ale cieszę się z tego i walczę dalej.